Nazywam się Krzysztof Wojdyło, reprezentuję Kancelarię Wardyńskiej Wspólnicy. Jako kancelaria doradzamy m.in. w zakresie nowych technologii, a od ponad 4 lat bardzo intensywnie również w kontekście branży blockchainowej. Proszę powiedzieć, o czym była pańska prelekcja? Starałem się uporządkować trochę trendy regulacyjne, które dotyczą w tej chwili technologii blockchain, bo szczególnie w tym roku mamy bardzo wyraźny wzrost zainteresowania tą technologią ze strony regulatorów na całym świecie. Podejmują oni bardzo różne działania, póki co raczej nieskoordynowane, więc to jest dosyć chaotyczne. Ale bardzo ciekawe, no i istotne dla branży blockchainowej, dlatego że te działania mogą bardzo realnie wpływać na kształt biznesów blockchainowych i konsekwencje realizowania swojej działalności zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy na blockchainie. To jak pan przewiduje, jak i w jaki sposób wpłynął i jaka jest przyszłość tego? No i może jeszcze tak przewidzieć, ile Bitcoin może kosztować pod koniec roku? Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie, to wolałbym unikać odpowiedzi. Myślę, że to jest w tej chwili absolutnie nieprzewidywalne, ale również nieprzewidywalne ze względu na regulacje właśnie, dlatego że możliwe są w tym zakresie bardzo różne scenariusze. Jest, wydaje mi się, zdecydowanie przedwcześnie, żeby oceniać, jak bardzo te regulacje wpłyną na blockchaina, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, poszczególne państwa i regulatorzy zaczynają się bardzo między sobą różnić w zakresie podejścia do blockchaina. Są takie kraje, które tworzą regulacje bardzo przyjazne blockchainowi, takie, które odwrotnie starają się bardzo ograniczyć zainteresowanie swoich obywateli i przedsiębiorców tą technologią. Więc domyślam się, że będziemy mieli szczególnie w tym roku bardzo dużą zmianę nastrojów zmotywowanych regulacjami. Poszczególne regulacje mogą przynajmniej krótkoterminowo bardzo ograniczać zastosowanie tej technologii i korzystanie z tej technologii przez przedsiębiorców i obywateli różnych państw. Z drugiej strony te jurysdykcje, które zaczną realizować regulacje przyjazne, mogą jakby na nowo rozbudzić zainteresowanie tą technologią. Także to jest nieprzewidywalne. Jedyne, czego możemy być pewni, to to, że będzie bardzo, bardzo ciekawie.